Dobra, misja z maruderami. Mówili kolesie z Mobiusa. Łatwa forsa. Nie wiem. Tam jest mnóstwo protosów. Będziemy musieli... Co jest? Ostrzeżenie. Wykryto liczne... Ej, tutaj to chyba proporcje są normalne, nie? Tak, tutaj są normalne, bo to jest jakiś filmik blizzardowy. Kolejne stwory schowały się pod ziemią i czekały? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że kierują się... Dobra, go go. Pamiętam tę misję. Co robię na Jemie? Będę pracować na produkcji. Będę tworzyć show. Będę robił tak, żeby było dobrze, żeby wam się milej oglądało, żeby była lepsza imersja i w ogóle. Potem wyjaśnię, jeszcze chyba nie mogę do końca powiedzieć, co będę robił. W sumie nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie mogę. Ale będę mieć takie całkiem ciekawe zadanko. Gotowy do akcji. Zergów jest znacznie więcej niż... O, artefakt, relikt. Na to, że protosi zostaną wkrótce pokonani. Bierzemy. Proszę, oto nasz plan. Tak, będę tworzyć atmosferę też. Zanim zergi na Marsie. Trzyma Bronx, witam mocno. A i tutaj też jest jakiś artefakt, relikt. Ostrzeżenie. Za naszymi liniami obrony gromadzą się tropiciele protosów. Tropiciele protosów. O, tutaj mamy marudery, super. Mam dla ciebie coś nowego do wypróbowania, kowboju. Maruderzy. Najnowszy krzyk mody w sprzęcie robiącym boom. Nie jestem pewien, czy to najlepsza pora na eksperymenty. Dlaczego maruder? Aby nie zdrowia. Wypuść maruderów na tych tropicieli, to się przekonasz. I bez Steampacka są oczywiście. Skandal. Jak ten Steampack zadziałał teraz? Nie, dobra, nie jest źle. Gotowy do akcji. No to jednak nie taki ogromny te stalkery, aż tak się nie ma co bać. Nie taki proto straszny. Oczywiście. Uwaga, idzie się. Jest już lekarz? Nie, mój rumuński jest na poziomie mojego fińskiego, także nie wiem, jak to się robi. Szeregu, chłopaki. Elka gotowy. Przyjąłem. Pylon 300 na 300, kanony po 150, tutaj bez zmian. A! Wystraszyłeś mnie! Śmiało! Złe wieści. Elka gotowy. Co się dzieje? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Gotowy do akcji. Dobra, zapiszemy. ERK gotowy. Tak, tak, ja wiem, że na lewo gotowy jest artefakt, oczywiście. Biorę się za to. Uwaga, wykryto falę ataku zerby. Czy ładnie mi celują po medyczkach? Szeregu, chłopaki. Się starają, chłopy. Gotowy do akcji. Jedziemy! Ej, jak rozwaliłem teraz kryptumory, to biomasa znika i rozwali kryptumory? To znaczy jest pankroller, chciałem powiedzieć. ERK gotowy. Ej, maruder kosztuje tylko 50 na 10, jaka magia. Uwaga, idzie się. Piękna sprawa. Za mało minerałów. Za mało. Wszystkiego po jednym będziemy robić. Za mało minerałów. Ej, to SCV też można zakolejkować, żeby się same budowały. Wow, jaka wiksa. Raz sobie znowu uświadomiłem. Że czemu w tym budynku też? Szeregu, chłopaki. Siema Stelian, witam mocno. Mister Engineer, siema. O co tu chodzi? Jednostki są w innej skali. Takiej niby bardziej zgodnej z prawdą. No i co, i rozwalone? O, znikają sobie te budynki, ekstra. No 200 IQ z tymi kryptomurami. Za mało. Wieprze wojny. 240 minerałów. W normalnej kampanii chyba 250 było. Coś pamiętam. Ej, dwa razy kliknąłem! I się przyzwali dwa razy? Cię oszukałem, czy oni się... A nie, 8. Normalnie to 4 nam dawało. Czekałem na ciebie. No proszę, te modyfikacje. Dobra, czyli co, tu robię marudery, tu będę robić medyczki. Uwaga, idzie
No to tutaj tych wypalaczy może nawet paru. A to będę mariny podwójne. Nie stać mnie na to wszystko na bank. Rozbudowa ukończona. No zobaczymy, co się wydarzy. Tak jest, komandorze. Czas ruszać. Rozbudowa. Nie mogę tutaj budować. To twoja forsa. Jest już lekarz. Powiedz. Gotowy do mnie. Dołożyć komuś. Fajne to jest, podoba mi się w sumie ten mod, bo jest taka większa masa, nie? Właśnie o to tego bym się teraz spodziewał w tych czasach, bo pewnie jak tworzyli StarCrafta 2, to trochę ciężko było tę grafikę zgrać z obecnymi komputerami, ale teraz to mogą udźwignąć więcej. Tutaj to przecież jaka to będzie masa, jak te jednostki o wiele mniej zaopatrzenia zajmują. Ej, fajny ten mod jest, to mi się podoba. Taka wizja jest zacna. A, tu są Sentry i High Templar. Dobra, idziemy po ten artefakt. Zergowie sobie górą idą, ale raczej nas nie wyprzedzą. O, i zniknęły. Spajny. Spor tutaj też jest. No, idę. Jeszcze worka sobie rozwalimy. Tutaj był też jakiś High Templar, nie pamiętam. Gotowy do akcji. Coś łatwo idzie, więc pewnie te zeloty na koniec będą dopakowane. Tutaj były te kamienne zeloty, tak. O, widzę, że są sporawe. Jest już lekarz. Takie nie za małe. Uwaga, idzie się. Chcesz ognia. Czekałem na ciebie. Wydasz jakiś rozkaz? Szereg. Jest już lekarz. Ała. Jednego Bane'a nie trafiłem, bo to takie małe dziadostwo. Ej, czyli co, jedna baza z 7 minerałami akurat, tak, 7, potrafi wyżywić 4 raksy, które by non-stop pracowały, jeżeli są różne jednostki w nich robione. Gotowy do akcji. W tym modzie. Czas na rozwał. Czekałem na ognia. Jest już lekarz. Okej. I co ten kanon, za ile to bije? A, 35, jakoś więcej, nie? Więc jak ja to mam przejść? Chwila. To będzie bardzo głupie, co zrobię, ale... Ciekawość silniejsza. Dobra, mogłem w sumie polony rozwalić. Przepraszam. A bo dobra, już niech zostanie. Tak sobie przypomniałem, ty, a może rozwal pylony, może użyj mózgu, panie Protos. No już. Już dobrze. Nie mogę tutaj budować. Nie mogę się, czekałem na ciebie. Wydasz jakiś rozkaz? Używanie mózgu przereklamowane. Dołożyć komuś? Jest! 4 skauty. 400 na 400 mają. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra, pokam je to. Lepiej, żebym Ile? Skauty takie bezużyteczne były. A nie, 14, dobra, 14. To nie ma tak. To nie jest tak dużo. Dobrze, zrobiłem 500 maroderów, nie? Już jaka dziwna walka. Tam klikają po medyczkę. Przegrał. Dobra, chwila. Tak, wiem, skauty ze StarCrafta 1 pamiętam doskonale. Czekałem na ciebie. Lepiej, żeby... Czy to potrzebna, Selen, gdzie boli? Już tylko killer. Proszę, ktoś mnie... Czekam. Czy coś mnie... Gdzie boli? Biorę się za to. Śmiało! Co się dzieje?
pomożyć komuś? Chcesz ognia? Jest już lekarz. Tylko spokojnie, coś się tak napadło. Cię zaplepi, żeby... O, z jednym tylko mogę sobie powalczyć. A co dostałem za ulepszenie teraz, jak zebrałem ten relikt cały? Uwaga, idzie się! Chcesz ognia? Dobra, róbmy już teraz może nie tę marinę. Jest już lekarz. Czas ruszać. Chociaż w sumie marudery to nadal powinienem robić, jak mam tam walczyć z tymi zlotami. Jest już lekarz. Gotowy do akcji. Potwierdzam. Wydasz jakiś... Na wszelki wypadek. Szeregu, chłopaki. Lepiej, żebym tego nie załamał. Jest już lekarz. Wydasz jakiś podcast? Rozwalmy coś. Czekałem, jestem dostępny. Jest już lekarz. Te archony mają 600 tarcz. Jezu, jak mnie dotknęły te archony. Nie zobaczyłem, ile mają obrażeń. Ale chyba z 20 limitu to mogło spaść. Jest już lekarz. Dobra, to najpierw tak na szybko. Zobaczymy, czy da się wyjść. Taka mała próba. Tutaj nie ma High Templary? O, nawet nam się zapisało. A, jeszcze artefakt ostatni. Jest już lekarz. Kampanię przejdę na 1A. Myślę, że potem się może jeszcze trochę rozkręcić. Zobaczymy. Biorę się za to. Liczę, że będą momenty, że trzeba będzie bardziej pomyśleć. Co to? No dobra, spokojnie. Lepiej poślijcie komórki na ciało. 2,5 tysiąca tylko. Ale fajny zlocik. Gotowy do akcji. Misja poboczna? No zrobiłem, zrobiłem. Moja ekipa jest w drodze po artefakt. Dobra, coś za łatwo na razie. Już tak jak człowiek zagrał Nightmare, to teraz wszystko będzie łatwe. Zabierajmy się stąd. Zapomniałam już, jaki jesteś pomysłowy, Jim. Nie popełnię dwukrotnie. Jakby to były kolosy armii, by już nie było. Kolosy lepsze od kamiennych zlotów, to trochę chyba coś na odwrót jest. Potem będziesz wybierał ulepszenia z pasków zergów i paska protosów. A, ty o tym mówisz. Dobra, no to w tym laboratorium, to wiem. To oczywistość. Taki miły przerywniczek. Ja też moja myśl była taka, że taki zaawansowana cywilizacja, kamerka taka średnia. Zabawne, skazańcu. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci dostęp do naszej bazy danych. Ja tylko chcę być na bieżąco, kapitanie. Wygląda na to, że teraz wszyscy trzęsą portkami przed tą całą królową ostrzy. Ja tam się jej nie boję. Nawet nie wiesz, kim ona jest, co? To nie ma dla mnie znaczenia. Nie dla Jima. To jest teren na sterydach. Byli sobie bliscy. Chwileczkę. Chcesz powiedzieć, że byli parą? Najwyraźniej kiedyś była inna.
Później zabrały ją zergi i zamieniły w to coś. A Jimmy czuje się za to odpowiedzialny. Sam nie wiem, co zrobi Jim, jeśli będziemy musieli po raz kolejny stawić jej czoła. Takim kobietom można właściwie zrobić tylko jedno. No i dobry ekran, chcę zepsuć papierosa. No i miło, lecimy się tam ulepszać jakoś. Tajemnicy młot. Aż 30. Może potem. Siema Paciorek, tak, kampania Real Scale. Dobra, mamy dostęp do laboratorium i pana Stedmana, znaczy Hanson. Na razie tak ten, oj, jest konsola. I na razie pewnie nic nie mogę zrobić, tak? A nie, mogę coś zrobić. Bunkier daje wieżyczkę albo wzmocnienie do bunkra. Ktoś coś? Turety więcej biją, też tak mi się wydaje, żebym wziął turety, jakbym pierwszy raz tak wybierał. Dobra. Zamiast 6 mają realny damage. Czyli nie będą bezużyteczne, to jakiś tam organizm. Potrzebujemy więcej próbek. To jeszcze to. Na obszarze? Ty, faktycznie, marudery uderzają w jednego zelota, a zeloty z tyłu są spowalniane. Nawet nie wiedziałem, że to, nie pamiętam, że to tak działa, że spowalnia wszystko. To jest dla wygody. Tutaj zdrowie, dobra. Wszystko na atak. Dobra, możemy wziąć to i to, a to i to. No też. No to pójdziemy w to pewnie. Dobra, go, go. Czy używam Tobii Eye Tracker? Zgadza się, wykrzyknik Eye Tracker. Cześć, Anodar, siema, siema, dlatego możecie widzieć, gdzie patrzę na monitorze. Zwłaszcza jak gram w grę. Słyszałem. No dobra, to jeszcze dzisiaj. To spokojnie, jeszcze to można te ripery zrobić. Ta przednia misja była całkiem szybka. Czerwona skała, przeklęte miejsce. No to będzie nieprzyjemna misja. Czy będę mógł iść spać, czy nocka nas czeka? Nie no, spokojnie, będziesz mógł iść spać. Nie będę grać całą noc. Nie dzisiaj. Dzisiaj kulturalnie. Nie wiem, czy grać te marudery. Nie przepadam. Siema Redu. No z takimi proporcjami, jakie powinny być, realnie. Czyli wiesz, mariny są małe jak widać, budynki są stosunkowo duże, SCV są trochę większe niż normalnie. Czyli takie bardziej prawdziwe proporcje. Śmiało! A co za to dostanę? Rozbudowa ukończona. Jako bonus musisz ubić brutaliska. A, to może tutaj te ripery w tym zadaniu się możliwe, że będą potrzebne, nie? Redu.
że AI ma tyle samo albo proporcjonalnie więcej jednostek. Nie, no po prostu chodzi o skalę, nie? I można sobie przybliżać, oddalać, jak potem będą takie wielkie jednostki na przykład. Czekamy na riperki. Mam paru kumpli, którzy ci pomogą. To żniwiarze. Żniwiarze, mówisz? Lera, kowboju, musimy wyszkolić więcej tych gości. To niezłe zakapiory. Słucham uważnie. Reaper 45 tylko ma życie zdrowia. O tak, dzieciko. Zróbmy to. Może być. A, jest hydralisk jakiś. Ledwo widzę te jednostki. W okolicy przepadło kilku moich chłopaków. Zechcesz sprawdzić, czy wciąż żyją? Uwaga, idzie się. Gotow? Śmierć wysoka. Co to jest? Toż wysłał cię na pomoc? W samą porę. Wypełnijmy ten kontrakt i zabierajmy tyłki z tej planety. Nawet coś pamiętam te misje z tej kampanii Nightmare. W ramach przypomnienia, komandorze. Im więcej minerałów wydamy na wojsko, tym dłużej potrwa osiągnięcie celu. Niech pan dobrze nimi gospodaruje. Komandorze, na skanerze widać duży obiekt biologiczny. Boże, straciłem tu z 5 CV. Może 3. Jeśli udałoby się go zabić, to moje, to znaczy nasze badania by na tym skorzystały. I wydaje mi się, że i tak muszę zrobić ulepszenia. Czemu te zergi idą w górny lewy ruch? Dołożyć komu? Jest już lekarz. Zwarty i gotowy. Gotowy do akcji. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Kupa roboty, co? Uwaga! Lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Jest już lekarz. Dobrze, dobrze. Jaki poziom trudności? Chyba trochę wyższy niż brutalny. Znaczy taki inny jest na pewno. No bo wiesz, jak jednostki mają inną skalę, to tak ciężko powiedzieć w sumie. Ale na razie nie jest jakoś specjalnie trudno. Raczej spokojnie sobie dajemy radę. Załatwione. To wszystko w porządku. Zróbmy to. Co to jest? Jest już lekarz. Śmiało! Robi się! Potrzebne. Jest już lekarz. Może za dużo jednostek zrobiłem? Uwaga, idzie się. Trochę wolno ulepszenia. W ogóle ma sens atakowanie brutaliska tymi reaperami? On miał takie plucie, pamiętam. Skoro ty jesteś ze mną, ja jestem z tobą. Masz tu współrzędne najbliższych złóż minerałów. Szereg, chłopaki. To wszystko? Lękaj się, szliwiarza. Tak, w rzeczy samej. Ciamik potatą. Ruszam. Jest już lekarz. Dobra, będzie te testowanie teraz brutaliska. Aha, jeszcze te łajzy tu są. A, straciłem jednego. Masz coś, co mógłbym zabić. Jest już lekarz. Przydałaby się nam pomoc. Co? Złe wieści. Przydałaby się nam pomoc. Jest już lekarz. Obejdźmy teraz te
reaperki. Zrobimy sobie tego trochę więcej. W ogóle zapomniałem zupełnie gazu zbierać. Wszystko co mam, to znalazłem na mapie. Czy to śmiertelne? Gdzie boli? Ktoś mnie wzywa, czekam. Przybył ponury żniwiarz. Przydałaby się nam pomoc. Rozbudowa ukończona. Śmierć wysoka. Lepiej, żebym tego nie żałował. Co się dzieje? Ale szybko zniknęły te minerały. Nasz przybył ponury żniwiarz. Przydałaby się nam pomoc. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Wydasz jakiś lęk. Uwaga, lawa zaraz się wyleje. Oj, chyba te trzy medyczki spisane są na straty. Albo i nie. No wyliczone. Ulepszy. Lepiej, żebym tego nie żałował. Przybył ponury żniwiarz. A, co się dzieje? Robi. Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. Przybył ponury żniwiarz. Uwaga, uważnie. Dobra, teraz skupienie maksymalne. Aż usiądę, poważnie. Tak, życzy sobie. Nie, normalny, 1500, to nie jest tak źle. O tak, dzieciko. Boże, ile to potrwa. 6 pancerza ma. Jak najbardziej. Ale duży jest, no, to na pewno. Już 100 HP mu zbiję. Tak on się śmiesznie musi tak zasadzić, żeby... Ile on ma tego HP? 1300 jeszcze? Jak to działa? Go za jeden bije? Lepiej poślijcie powórki na ciała. Ojej, się zagapił na chwilę człowiek. Zróbmy to. Ruszam. Czemu nie? Śmierć wysoka. Na burzybę! Co to jest? Przybył ponury żniwiarz. Strzelać i uciekać! Co się dzieje? Ktoś mnie wzywał? Przydałaby się nam pomoc. Masz to. Co? Ty z czegoś? Jak najbardziej. Wszystko będzie bolało. Zrób to. Śmierć. Szereg. No 6 pancerza ma Wajza jedna, no. Ja biję za 6. Ty mi za 5, ty mi za 8. Eta mariny by może się tutaj sprawdziły. Ale weź mikro i marinami na to bydle. Przed wylądowaniem wykonałem skan pod kątem dostępności minerałów. Wysyłam ci te dane. Jazda! Jest atakowany. Nie mogę. Co? Chcesz czegoś? W porządku. Ruszam. Przydałaby się nam pomoc. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Uwaga! Lawa teraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Kać, przybył ponury żniwiarz. No jeszcze raz chyba. Chyba o lawie zapomniałem. Chyba coś zapomniałem o czymś, czegoś nie wliczyłem. Tak, wszystko ładnie zniknęło. Tak, rzeczy. O Boże. Lepiej, żebym tego nie żałował. Przybył ponury żniw. Mamy przerąbane. W porządku. Pole minerał wyczerpane. Ruszam. Szereg. Here we go again. Dołożyć. Śmierć. Gotowy do akcji. Przybył ponury żniwiarz. A może da się ich rozwalić tego... marinami? Szeregu, chłopaki. Baza jest atakowana. Kurde, bez sensu.
No pewnie, że tak. Dobra, sorry. Brutalizka do lawy. To już by wymagało skilla. Ej, ale dałoby się to zrobić chyba. Jo, jo, dałoby się to zrobić. To się zgadza. Jeżeli mam medyczek jakoś dziwnie dużo. Dobra, robimy to. To faktycznie może nam trochę czasu oszczędzić. Troszeczkę. Pole minerałów wyczerpane. O tak, dzieci. Wydasz jakiś rozkaz? Co? Lepiej poślijcie po wodzie na cała. Słucham uważnie. Rusza. Dołożyć komu? Jeszcze się tutaj rozejrzymy. O tak, dzieciko. Jak najbardziej. Wysoka. Lękaj się, żniwiarza. Ale budynki niszczą szybko. Idę, idę. W porządku. Może być. Wydasz jak... Słucham uważnie. Zgoda. Pole minerałów wyczerpane. Zróbmy to. Jak najbardziej. O tak. Ciekawe, czy coś mi da rozwalenie tej bazy? Ach, wystraszyłeś mnie. Dobra. Czekałem na ciebie. Trzeba to zrobić tak, żeby przeżyć. I nie zginąć jednocześnie. No ta lawa jakoś tak teraz się podnosi. Znaczy za moment. Pytanie tylko, czy ja mogę z tym brutaliskiem tak sobie tutaj tańczyć w nieskończoność, czy... Tak w rzeczy samej. Czemu nie dałbym rady? Idę, idę. Jak najbardziej. Co jest? Aha. Troszkę się pogubiło. Zgoda. Może być. Załatwione. O tak, dziecinko. Ruszam. Okej. Okay. Twoi ludzie szybko pracują. Mamy już połowę potrzebnych minerałów. Ej, to ja tutaj to mogłem zrobić, a nie tam gdzieś na górę. Przed lądowaniem wykonałem skan pod kątem dostępności minerałów. Wysyłam ci te dane. Najbardziej. Okej, to przepraszam bardzo. Można było użyć mózgu. Doskonale, tak jest. Będzie teraz perfekt. Już. Wydasz jakiś rozkaz? Lepiej, żebym tego nie żałował. Opracowany. Zgoda. W porządku. Szereg, chłopak. Gotowy. Jakieś tam ulepszenia się porobiły. Jak najbardziej. Może być. Idę, idę. O tak, dziecinko. Ej, co jest? A, dobra, jest tutaj, jakoś się tak głębiej schował tym razem. Potańczymy sobie z nim, co nam szkodzi. Twoi ludzie szybko pracują. Mamy już połowę potrzebnych minerałów. On przecież może mnie dziabnąć, taki jest wielki. O. Przed wylądowaniem wykonałem skan pod kątem dostępności minerałów. Wysyłam ci te dane. Śmierć z wysoką. O, wow, to on się jednak wycofuje. Jak mu odpuszczę, to się wycofuje. Co to jest warte? Oj. Może być. Pole minerałów. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Nie, Boże. Nie. Uwaga, lawa zaraz się wyleje. Nie. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Nie. Nic. Nie. A! Ubiłem go? Ej, no bez jaj, nie ubiłem go w ten sposób. A, jest obity, ma 150. Jeszcze wdepnąłem wszystkimi marinami. ten płomień. Dobra, to nie było doskonale. To było tak niedoskonale. Siema, uszatek. Ciężko mi z tą lawą się zgrać, wiecie. To skill wymaga umiejętności, czy jakoś tak. O, nie zbieram z tych. Czekałem na ciebie. Amatorka. Jak najbardziej. Teraz się zgramy czasowo perfekcyjnie. To już wszystko? Idę. Dołożyć. A może dajmy sobie tutaj wizję? Twoi ludzie szybko pracują. Mamy już połowę potrzebnych minerałów. Żniwiarza. Zgoda. Ruszam. Przed wylądowaniem. Wykonałem skan pod kątem dostępności minerałów. Omikrujmy.
rady. W porządku. Zróbmy to. On się tutaj gliczuje trochę. Dobra, zapiszmy. Zapiszmy. No ej, halo. O nie. To chodź, cymendo. Nie, no przecież, no szybkość była nie ta, i szyny były złe. Boże, mikroprotosor Grandmastera. No bo to się nie da wyliczyć tak łatwo. To nie jest takie proste. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Musi obrócił tutaj, co on zrobi? Jak on to... Uwaga, lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Chodź tu, panie Bydlak. O, teraz to umoczył. Teraz to było perfekt. Doskonale. I zapisujemy. No to on głęboko musi wdepnąć w tę lawę. Wystraszyłeś mnie! Niedozwolona strefa czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. Mógłbym zabić. Dobra. Słucham uważnie. Tam coś zebrałem, tutaj trzeba wyleczyć. To twoja. Co to jest warte? Może być. Jeszcze trzeba sporo zebrać. Tutaj to wystarczy, żeby wygrać. To jest trochę mało. Lękaj się, szlifiarza. Tak, w rzeczy samej. Dobra, poszukajmy. Wydasz jakiś rozkaz? O, koruptor. Wystraszyłeś mnie! Ruszaj się! A, tak sobie przeleciał, tak? A nie, jest tutaj. Przez ile? Ile on bije? Okej, ale od Marinów pada w miarę szybko, jak mają 1-1. Idę. Może być. Ruszam. Jak najbardziej. Śmierć z wysoka. Wszystko? Będzie niezła zabawa. Masz coś, co śmierć z wysoka. Ciekawe, czy z tego wypadną minerały. Tego nie wiem zupełnie. Na pewno brodlingi wypadają. Aha. Trzech creeperów to już bardzo mała siła. O, wypadają. Dobrze sobie radzisz, panie Raynor. Mamy ślady kolejnych minerałów po drugiej stronie kanionu. Prawie gotowe, panie Raynor. I Vayna. Jeszcze tylko trochę minerałów. Bym tego nie żałował. Lękaj się, szlifiarza. O, tutaj jeszcze mamy, dobra. To ile? 1000 surowców, tak? To stąd się tego już na bank nie wyzbiera. Czekałem na ciebie. Czyli tutaj już przejdziemy. Dobra, i tak to wyzbierają. Pole minerałów wyczerpane. Co to jest? Szeregu, chłopaki. Przydałaby się nam pomoc. Oczywiście. Pewnie. Atakowane. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Co się dzieje? Masz coś? Oho, oni tu to przynieśli najpierw. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. No to ta baza już nam niepotrzebna. Ta SCV akurat była potrzebna. Załatwione. Niedozwolona strefa lądowania. No można sobie tak po prostu, wiesz. Jest czysto. Można kontynuować operację. 800, tutaj jest 800, dobra. No to dalej Mariny Gadżeta. Tego też nie potrzebuję, to chyba zostawimy. Dobrze, jak przechodzę do misji z Reaperami, to jest, tego nie potrzebuję. Same koszty tutaj, to przecież... Jeden budynek Mariny, troszeczkę jednostek starczy. Słucham uważnie. Gotowy do akcji. Mamy to.
Teraz trzy ultraliski powinny wyskoczyć. Dobra, pięknie. Uszatek, dziękuję bardzo za suba. Nie wiem, do czego się odniosłeś, ale dziękuję bardzo, Uszatku. Dzięki, dzięki za subka. Łatwo. Tak jest, komandorze. Wydasz jakiś... Dołożyć kogoś? No tak średnio. Kurde, ile tego widzi. Nie, dobra. Co to było, że... Budowla jest niesprawna. Koruptor może rzucić, ale można przynosić minerały. Ale już to, po co tu przybyliśmy. Teraz zabierajmy się z tej dziury. Już koniec. Jesteś naprawdę tak dobry, jak powiadają, panie Raynor. Myślę, że ty i ja będziemy jeszcze rozmawiać o kolejnych... Dobra, zleciał Złoty Feniks. Dzięki, dzięki, Uszatku. Koruptor powinien opluwać budynki. No, czasami coś tam pluje. Koruptor jest jak scout lub wiking, anti-capital ship, więc damage ma mega duży. Okej, okay, kumam. Dlaczego ten co? Na wojdy kariery beceki. Czy inne broodlordy. Tylko gadają o Stormgate'cie bez gameplayu. Dzięki, dzięki, Futures, na pewno obejrzę. A propos Stormgate'a. No, nawet taki nie za długi, dobrze. A z Neuro, bo on tam przecież został zaproszony. No, Beowulf tam ostro widzę ciśnie content, on zrobił też tę stronkę Stormgate coś tam hub. Beowulf się wgryza w Stormgate'a jak szpadel to w jakieś ten, w ziemię. Teraz chyba coś protoskiego możemy wybrać. Nie, przecież ja robiłem z tymi, z zergami, to nie, to coś z zergami ewentualnie. Dobra. Scout najlepszy ma armor bonus, a nie massive tylko. No scouty były mega na takie faktycznie duże rzeczy. W Broodlordzie pamiętam, że... Znaczy niby dobra, ale raczej mało kto ich używał też, nie? Z graczy. Dobra, tego raczej nie będę robić, tego też nie. Ewentualnie to ulepszenie, ale maruderów i żniwiarzy to nie. Tutaj plus jeden zasięg, tak? A, tu jakieś miny. Czy coś na wzór? O, to jest fajne, nie? Że obrażenia obszarowe. Czyli kiedyś to zrobimy. Ej, zauważyliście, że tu planeta jest inna tym razem? Bo chyba pochodzi o ostatnią misję, jaka była. Też była taka czerwona ta planeta z Reaperami. To coś tam się zmienia. Przybyłeś we właściwe miejsce. Reaperów użyj w misji zainfekowanymi, bo mocno biją budynki. Też w kampanii Nightmare były takie próby, ale to nie zmieniało za wiele. Dobra. A, bunkry i misja z zainfekowanymi, ale nie, no chyba nie będę tego tak potrzebować. Raczej na luzie. Nie jest za trudno póki co. Już czekam na to pierwsze zdziwienie.